Hej, szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj Wam powiem o takim doświadczeniu, które nie jest proste. Czy doświadczenie uzdrowienia przynosi tylko radość, satysfakcję i spełnienie? Okazuje się, że niekoniecznie. Konkretna bardzo sytuacja z rekolekcji sprzed roku. Mieliśmy rekolekcję z modlitwą o uzdrowienie. Na tych rekolekcjach od początku była taka 16-letnia dziewczyna i mówię od początku, dlatego że już od pierwszej mszy świętej widziałem na patenie na ołtarzu komunię bezglutenową. Miała z tym problem, taką dolegliwość, że musiała spożywać komunię świętą bezglutenową. I tego dnia, kiedy mieliśmy się modlić o uzdrowienie, panie w kuchni pomyliły się i na obiad zamiast kaszy bezglutenowej dały jej glutenową. Nie wiemy, jak to się stało. To spowodowało wielkie komplikacje i całe popołudnie ta dziewczyna miała z głowy, bardzo cierpiała, zwijała się z bólu. Wszyscy jej przyjaciele młodzi jakoś jej próbowali towarzyszyć, pocieszać. Byli też tym samym świadkami tego, jak bardzo cierpi, kiedy jednak ten gluten spożyje. I wieczorem tego samego dnia, kiedy miała właśnie te komplikacje jedzeniowe, pomodliliśmy się o uzdrowienie i została uzdrowiona. Spotkaliśmy się potem w kawiarence i byłem sam świadkiem, jak ona jadła, po prostu jak najęta, paluszki, chipsy, w ogóle co tylko się dało, jakieś kanapki. Więc przeżywała to bardzo ciekawie, prawda? Młodzież była wręcz przerażona, bo jeszcze po południu ją widziała, jak się zwijała z bólu, a teraz właśnie jadła wszystko z tym glutenem i nic jej nie dolegało. Wszyscy się bardzo cieszyliśmy, że super, super, świetnie, świetnie. Nawet tak było, że jak ona się najadła tych paluszków, chipsów, tego chleba, to nagle się przeraziła i powiedziała: a teraz będę gruba. 16-latki mają swoje problemy. Ale o co chodzi? Chcę pokazać inny wymiar. Ona zaraz następnego dnia zadzwoniła do rodziców, że została uzdrowiona, że już może wszystko normalnie jeść. A była taka tym przejęta, powiedziała, że o, tak myślałam, że dopiero przed samą śmiercią zjem hamburgera albo pizzę, albo pójdę na kebaba, a już teraz mogę to zrobić. Przejmuję się oczywiście, że zgrubna, ale to właśnie przede wszystkim jest ta radość. I wydawało się, że jest tylko radość i wszyscy się cieszymy z tego, że została uzdrowiona. Ale ona do mnie przyszła i mówi: zadzwoniłam do rodziców i oni powiedzieli, że w to nie wierzą. Nie wierzą w to uzdrowienie, żebym się nie wygłupiała, że to nie jest tak. I ona mówi: ja nie jestem w stanie im tego wytłumaczyć. Co ja mam robić? Nie jest tak prosto z doświadczeniem uzdrowienia. Nie będzie tak, że wszystkim się to będzie podobać, że wszyscy będą mówili brawo, brawo. Będą też osoby, które pozostaną nieufne. Wręcz mogą oskarżać te osoby, które doświadczyły tej łaski uzdrowienia, że to nieprawda, że one udają i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto mieć takie zaświadczenia lekarskie, bo my sami tego potrzebujemy. Diabeł też, nie tylko ludzie, jakoś nas chce przesiewać przez to sito oskarżeń. Że tak naprawdę kłamaliśmy, że to nieprawda, albo że to nie Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Doświadczenia bliskości Pana Boga, znalezienia Jego żywej obecności, żywego działania w naszym życiu wcale nie przynoszą tylko radości, tylko satysfakcji,
tylko tego, że wszyscy uwielbiają Pana Boga za to, że uczynił wielkie rzeczy. Tam też bardzo często dochodzi do tego typu dramatów, niewiary, oskarżeń czy jakichś jeszcze innych oddziaływań. Nie? Mogą być zazdrości, mogą być inne rzeczy. Nie? Ale też w nas samych jest jakieś niedowierzanie, jakieś podważanie, jakaś też niekonsekwencja, czy właśnie lęk o to, że mimo tego, że zostałem uzdrowiony, tak całkiem we wszystkim się nie zmieniłem, tak całkiem we wszystkim się nie nawróciłem. Mówię o tym, żeby was uspokoić, że to tak bywa, że warto na to doświadczenie uzdrowienia spojrzeć trzeźwym okiem, że z tego wynikają bardzo różne konsekwencje. Ale jednocześnie chciałbym was z całego serca zachęcić do tego, byście się ucieszyli działaniem Pana Boga w waszym życiu. Że to jest pierwsze, że to jest najważniejsze, że to, co On robi w moim życiu, jak On działa, naprawdę warto wywyższyć. Uwielbiajmy Pana Boga za to, co czyni w naszym życiu. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się okraść, odebrać sobie tego, co jest doświadczeniem Pana Boga, które jest bardzo piękne, które jest bardzo słodkie, mimo że inni niekoniecznie to rozumieją. Pozdrawiam was bardzo serdecznie we wszystkich waszych doświadczeniach. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!